Koncert zespołu Waglewski Fish Emade był mocnym akcentem wśród muzycznych wydarzeń tegorocznego krakowskiego festiwalu filmowego. Impreza odbyła się w Forum Przestrzenie w ramach HBO Party. Recital pianistki w holu Kina Kijów Centrum towarzyszył projekcji filmu piano w reżyserii Wity Marii Trygas. Film to historia instrumentu, który stał się symbolem pokojowej rewolucji na Ukrainie, a zarazem oporu wobec władzy. Antoneta Miszczenko to bohaterka filmu, która na jego premierze nie kryła wzruszenia, widząc go po raz pierwszy. I kiedy ja grała, to mnie chciałoby im także wydać swoją energię i swoje serce. I w zasadzie ja od zaraz, kiedy dowiedziałam się film, też zrozumiała, że ja chcę wydać swoje życie i swoją grę same w swojej krainie. I to napomnie mnie weselą. W piątkowe przedpołudnie w ramach Docs to Go prezentowano polskie filmy dokumentalne w postprodukcji. Wśród nich Nauka chodzenia w reżyserii Marcina Kopcia. Jest to pełnometrażowy dokument, którego głównym bohaterem jest Piotr, były członek warszawskiej mafii, który po wyjściu z więzienia postanawia rozpocząć nowe życie. I my śledzimy go z kamerą przez okres prawie 3 lat. The musicians follow every single move. Consolation is giving you happiness, it's giving you a peace of mind, it's giving you also rage. You can feel all of them with classical music. Hedy Honigman, reżyserka filmów 50 koncertów dookoła świata, przekonywała, że wszystkie te emocje można przeżyć, słuchając muzyki klasycznej. KRK Interactive to nowa sekcja festiwalu poświęcona opowiadaniu audiowizualnemu w dobie nowych technologii. What I'm looking at is a new direction that documentaries have been taking in the last 4 or 5 years. A direction towards interactivity, where users can find their way through a story rather than just sit back and listen. Stałym punktem programu jest coroczne Forum Dokumentu i Animacji Stowarzyszenia Filmowców Polski. To jest moment, kiedy możemy spojrzeć na roczny dorobek polskiego, zwłaszcza dokumentu, pomyśleć, jak to wykorzystywać na antenie. Odkąd istniejemy, wspieramy Krakowski Festiwal Filmowy. Jest to największe w Polsce spotkanie dokumentalistów, twórców filmów animowanych i twórców krótkich filmów fabularnych. Uważam, że bardzo potrzebne i inspirujące, bo łączy pokolenia. No i trzymam kciuki na następne 10 lat. Pomocna w wyborze ciekawych wydarzeń i filmów jest wydawana codziennie gazeta festiwalowa. Rekomendujemy filmy. Wskazujemy, na co warto iść do kina, opisujemy wydarzenia festiwalowe i nie stronimy również od pokazywania wszelkich takich rozrywkowych stron festiwalu, bankietów, imprez, spotkań nieformalnych. Relacje z KFF-u można też śledzić dzięki kronikom festiwalowym. W tym roku w rolę lektorów i lektorek wcielały się osobowości Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 5 lat minęło od jubileuszu 50-lecia Krakowskiego Festiwalu Filmowego. O tym, jaki będzie 55. Krakowski Festiwal Filmowy, przekonamy się w ciągu nadchodzących dni. Uroczysta ceremonia otwarcia festiwalu odbyła się w Kinie Kijów Centrum. Wśród gości znaleźli się m.in. Andrzej Wajda i prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski. Filmowo festiwal otworzył dokument Dybuk, Rzecz o wędrówce dusz w reżyserii Krzysztofa Kopczyńskiego. W Małopolskim Ogrodzie Sztuki odbył się wernisaż fotografii Marcina Koszałki, operatora filmowego i reżysera. Wystawa Obłąkanie jest zbiorem zdjęć, które Koszałka zrobił przed rozpoczęciem i w trakcie studiów w Szkole Filmowej w Katowicach. Antrąją festiwalu dieną Lietuvos kino atstovai atidarė Focus on Lithuania programą kino teatre Kino pod Baranami. Tai yra pirmas kartas, kai festivalis atsigręžė į rytus. Dėka Lietuvos kino centro paramos mūsų kaimynai pagamina apie 40 filmų kasmet. Šių metų festivalio programa taip pat yra dalis renginio skirto paminėti Tadeusz Kantor 100 metų jubiliejų. Ta proga kino teatre Krikoteka buvo parodytas Andrzej Wajda režisuotas filmas Tadeusz Kantor Dead Class. Krokuvos kino festivalis suteikė unikalią progą pamatyti muzikinius dokumentinius filmus atvirame lauko kino teatre Kino pod Vaveliu. Programos Sound of Music filmus atrinko Piotr Metz. Festival oli Krakovo filmų festivalio animacijos diena.
kolmandat korda startis Industry Zone programmi raames animeeritud Poolas projekt. Eile andsid professor Tadeusz Lubelski ja Krakowi aselinnapea Magdalena Sroka üle Draakonite draakoni auhinna Eesti animafilmide loojale Priit Pärnale. The development of the Lithuanian cinematography was discussed during the Focus on Lithuania conference at Majapolski Ogrodztuki, where Lawrence Boyce held a meeting with Lithuanian distributors, producers and authors. What is the relation between engineering and love? The topic was discussed in one of the films in the free section, Docs Plus Science, co-organized by Krakow Film Festival and AGH. That's how the Krakow Film Festival had fun last night. Mitch and Mitch with their incredible combo had a special performance on a roof at Placht Novi. Der Industriebereich ist ein essentieller Teil des Filmfestival Krakow. Dort haben Filmfachleute die Chance, Vertreter und Vertreterinnen von Verleihen oder internationalen Festivals zu treffen. Zum Industriebereich gehört auch der Filmmarkt, wo akkreditierte Gäste etwa 300 von den Organisatoren ausgewählte Filme sehen können. Die Videothek enthält ebenso alle Filme, die auf dem 55. Filmfestival Krakow präsentiert werden. Die Preisträger der diesjährigen Wettbewerbe werden von den Jurys ausgewählt, wofür sie sich in Podgorze trafen. Ein weiterer wichtiger Teil des Filmfestival Krakow ist die Industry Party. In diesem Jahr fand diese Party im Metafora statt und wurde von Jerzy Slatkowski und seinem Sohn Kuba angeheizt. Ostatnią kronikę 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie można zobaczyć w niedzielę przed popołudniowymi pokazami nagrodzonych filmów. Czytał dyrektor festiwalu Krzysztof Gierat. Czytał Marcin Koszałka, operator filmowy, reżyser. Tekstą perskaitė Giedrė Žickytė, režisierė, Krokovos kino festivalyje pristatanti du savo filmus. Tekstį lugas Priit Pärn, animafilm režisier Eestis. Read by Lawrence Boyce, film journalist and Krakow Film Festival veteran. Das wurde gelesen von Grit Lemke, Leiterin des Filmprogramms bei DOC Leipzig. Czytała Wydra, producentka i fanka festivalu.